sprawdzić, co z panem Powerringiem i jego superekipą. Czy faktycznie są tak zajęci? Clarkson mówił, że Powerring jest na planecie Oa, ale nie wspominał, co tam robi. Czas się przekonać. Halo, centrala? Tak, proszę o połączenie z Oa, ze strażnikami Wszechświata. Czy aby międzygwiezdna nie odbywa się po jakiejś straszliwej stawce? Bez obaw, to na ich koszt. Nasza misja rozpoczyna się dość zniechęcająco. Może zdołamy chociaż naprawić ten nasz statek. Co? No chyba tak. No, Grot, może i brak nam twojego supergeniuszu, ale coś tam jednak umiemy. Trzeba było zacząć od lotu testowego. Najwyraźniej poza pomocą Sinestra w walce z naszymi wrogami będziemy od niego potrzebować transportu do domu. Ja, oby miał dzisiaj dzień altruizmu. Najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie go trzymają. Chodźcie! Chyba nas zauważyli, wiecie? Czy oni sobie nie zdają sprawy z powagi sytuacji? Thank you.
Moje moce perswazji mogą zadziałać na tym nieświadomym biedaku. Muszę tylko być bliżej, żeby uzyskać połączenie. Na mój niezrównany intelekt. Wygląda na wejście do bloku więziennego. Ktoś ma jakiś pomysł na ominięcie strażników? Obawiam się, że tak. Nie rozumiem, co to ma znaczyć? Jak sądzę, strach chciałby tutaj użyć swojej toksyny strachu. Tak, właśnie tak. A, okej, rozumiem już. Czasem zapominam, że największym przestępstwem superłotrów są te wszystkie słabe żarty. Thank you.
to dlatego, że mam trociny w głowie. Ale tak, niech strach pan rządzi, pozwólcie mu. Muszę przyznać, że to twój popisowy numer, strachu. Ależ dziękuję, Grot. Osobiście uważam, że należy dbać o wszystkie szczegóły pokazu. Tam jest. Wolność! Sinestro, w zamian za tę wolność, Lex Luthor potrzebuje cię na ziemi. Jestem mu to winien. Niech będzie! Bój się, ziemio! Dokąd idziesz, Sinestro? Nasz nowy członek zaraz wszystkim pokaże, jak cię ostatnio pokona. Nieprawdaż? Ja? Ostatnio to... Ale zrobię, co będę mógł. Twa wola jest słaba. Tym razem przegrasz. Ja... nie dam rady. Wy się nimi zajmijcie. No już, już! Czyli jak to załatwimy, to po wszystkim. Tak? Okej! Ranie! Czeka was straszna... porażka, tak? Ale mu to co? Z kim on właśnie gada? Z pierścieniem latarni. Najwyraźniej ma tak słabą wolę, że całkowicie podlega jego potędze. Dosyć tych oszukańczych gierek. Pokażmy mu wreszcie prawdziwą potęgę Korpusu Sinestro. Głosna imitacjo! Wzorowa robota, Sinestro! No to raczej oznacza, że czas się wreszcie poddać. Co? Nic z tego, walczyć dalej? O raju! Pogniewaliśmy! Tak! I zapłacicie za to gnieworóbstwo! Ha!
że możecie mnie powstrzymać, tak? O, to muszę wam powiedzieć, że raczej się mylicie. Zajmę się tym szybciej. Nic nie pokona potęgi strachu. Dobrze, sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni, Sinestro. Nie znowu. Czemu? Czemu wszystko, co złe, musi się zdarzać mnie? Biedactwo! Sinestro, szybko! To może być jedyna szansa na ucieczkę! Wracamy na ziemię, Luthor czeka. Ile morza? Dlaczego docierają do mnie zgłoszenia o ucieczce złoczyńców? Power Ring miał pewne trudności, ale to nic groźnego. Pan domaga się rezultatów. Kończy mu się cierpliwość. Wkrótce znajdziemy artefakt, zapewniam. Jako bohaterowie mamy dostęp do tajnych laboratoriów i baz tej planety. Bez żadnego problemu. No nie wziąłbym Aquamana za golfistę. Zająć się tym i nie zniszczyć celu. Bez obaw, ziemskie podłe istoty! Poniosę was ku wiktorii! Ha, no, patrzcie na tego! Witamy, Sinestro. To prawda, jesteś cennym nabytkiem dla naszych rosnących sił. Sam strach tu nie wystarczy, Lex. Grodd ma rację, Sinestro. Nawet z naszymi intelektami potrzeba nam czystej siły. Muzeum Gotham ma w gablotach relikty z Kandaku. Kandak? Nie rozważacie chyba rekrutacji Czarnego Adama, prawda? Klucz do jego wolności spoczywa gdzieś na tej wystawie. To magiczne więzienie. Magia! Kochamy z Harley magię! Możemy iść, Lex? Możemy, co? Możemy? Możemy już się wybrać do tego muzeum? Muszę cię zawieść, kochający koszmary kolego, ale dawno się nie widziałem ze starym kumplem. Za to Harley na pewno z radością wskaże ci drogę. Co? A, jasne, Ponczusiu. Jak jest coś, co kocham robić, to zabierać do muzeów obcych, co cosplayują pszczółkę Maję. Dobrze, śpieszmy się. Im prędzej dotrzemy do Adama, tym prędzej pozbędziemy się fałszywych bohaterów.